U dwóch osób w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu stwierdzono koronawirusa. Jedną z tych osób jest funkcjonariusz policji, drugą jest pracownik cywilny. Osoby te przebywają na kwarantannie, natomiast wszystkie osoby w komendzie, które mogły mieć z nimi styczność, zostały odsunięte od służby, następnie wykonano u nich testy, które nie potwierdziły zakażenia u innych pracowników komendy. W tej chwili wszystkie wydziały w komendzie funkcjonują normalnie, bez większych zakłóceń.